Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest pan Paweł Mazurek, członek zarządu Mennicy Mazowia. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Porozmawiamy dzisiaj trochę o inwestowaniu, bo co prawda są wakacje, ale wyjeżdżając na wakacje, to zdarza się dość często, że przywozimy z Turcji lub Grecji złoto. O tym chciałam z panem porozmawiać, czy to rzeczywiście jest dobra inwestycja, kiedy to złoto jest przywożone z Turcji lub z Grecji, a nie zakupione na przykład w Polsce. Tak, panie redaktor, drodzy słuchacze, ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że ja się zajmuję złotem inwestycyjnym. I przede wszystkim definicja złota inwestycyjnego jest taka, że nie jest nią biżuteria. Więc nawet czy to jest biżuteria przywieziona z Grecji, czy z Turcji, czy nawet zakupiona w Polsce, no biżuteria taka ze sklepu jakiegoś sieciowego nie jest inwestycją. No jeżeli chodzi o taką, tym bardziej jeżeli chodzi o biżuterię przywożoną właśnie z takich krajów jak Turcja czy Grecja, no to narażamy się na duże ryzyko przepłacenia już za samą biżuterię. Czyli niejednokrotnie zdarza się, że przede wszystkim te piękne miejsca, do których jesteśmy wożeni, czyli te niby warsztaty, manufaktury biżuterii, no to są tak naprawdę tylko i wyłącznie stworzone pod turystów, bo ci panowie, którzy tam siedzą za szybą i robią tę biżuterię, to oni tak naprawdę tej biżuterii tam nie wykonują, bo większość produktów sprzedawanych tam to są produkty produkowane masowo w Chinach. Nie jest to biżuteria przeważnie ręczna, nie jest ręcznie wykonywana, czy jakaś taka wyszukana. Są to produkty najczęściej przywożone jako wyprodukowane masowo z Chin. Czyli jest to biżuteria maszynowa, czyli maszyna to tak, robi. Maszynowo, dokładnie, w tysiącach egzemplarzy, bo czasami zapewnia tak. Nas taki pan z Turcji lub Grecji, że to jest jedyny egzemplarz taki, że to ręcznie zostało zrobione. Tak, rzadko się zdarza, żeby to był taki egzemplarz wykonany ręcznie. To jest przede wszystkim to. Druga rzecz, narażamy się na to, że kupujemy w emocjach, czyli jesteśmy, prawda, podejmowani przez tych sprzedawców w pięknych wnętrzach. Niejednokrotnie jesteśmy częstowani jakimś alkoholem miejscowym bądź szampanem nawet. No i czujemy się tak lepiej i mniej, i to usypia naszą czujność. A mało tego, to jesteśmy zobowiązani, tak? No bo jak ktoś nas częstuje, to musimy się odwdzięczyć. Tak. A ta wdzięczność, dokładnie, to oni liczą na to, że my coś kupimy. Tak, kupimy, dokładnie tak. No i dodatkowo są takie triki sprzedażowe stosowane, prawda, że coś jest przedstawiana jest cena wyrobu i dostajemy od tej ceny akurat dzisiaj bardzo wyjątkowy, duży, nie wiem, nawet 50% rabat, więc to też usypia naszą czujność. Część czujemy się zobowiązani, że jeżeli już nas ktoś przyjął, poczęstował i jeszcze daje nam duży rabat, no to powinniśmy to kupić. I to usypia naszą czujność i niestety nawet po tym rabacie często przywożona biżuteria okazuje się, że ma dużo mniejszą wartość, że kamienie, które tam są, do których dostajemy oczywiście certyfikaty, ale są to certyfikaty sprzedawcy, więc on sam je sobie wystawia. Więc tak naprawdę najczęściej diamenty, czyli jakieś kamienie wartościowe, które są zawarte w tej biżuterii, nie mają tej wartości, o której mówi sprzedawca. A jako, że jest to kupione w odległym kraju, nie mamy później możliwości, nawet po zweryfikowaniu tego w Polsce, nie mamy możliwości zareklamowania tego. Więc no, zdecydowanie takie zakupy za granicą zdecydowanie odradzamy, gdyż przede wszystkim przepłacamy, a po drugie, no nie jest to inwestycja. Inwestycją są zakup innego rodzaju złota. Właśnie zaraz porozmawiamy, co to jest inwestycja, ale możemy też się narazić na coś takiego, że po prostu zostaniemy zwyczajnie oszukani, bo to złoto może się okazać, że to w ogóle jest złoto niskiej próby albo w ogóle nie jest złotem. Dokładnie tak. No przeważnie jest to złoto jednak, ale tak jak pani redaktor wspomniała, jest to złoto niskiej próby. Kamienie, które są umieszczone w pierścionkach, naszyjnikach czy innej biżuterii, są kamieniami bardzo niskiej jakości. W przypadku diamentów mają przeważnie skazy, inkluzje, nie trzymają parametrów, mają bardzo słabe szlify. I no niestety jest to biżuteria, za którą bardzo dużo przepłacamy. A ponadto, przewożąc nawet taką biżuterię, no bo jest to zakup mimo że na własny użytek, przewożąc taką biżuterię z zagranicy, narażamy się również, jeżeli to jest spoza Unii Europejskiej, na możliwe kłopoty na granicy po prostu, kłopoty celne. No tak, ale to trzeba w ogóle uiścić opłatę, czyli cło i podatek.
Tak, dokładnie tak. Także tutaj mamy bardzo dużo zagrożeń, więc ja wiem, że wakacje, że to są piękne okoliczności przyrody i czujemy się wyjątkowo i korzystamy z tego wolnego czasu, ale no niestety korzystanie z wolnego czasu nie zwalnia nas od czujności. Od czujności, żeby dokładnie nie być oszukanym i żeby nie mieć kłopotów później po przyjeździe w Polsce do Polski, a tak naprawdę, żeby nie stracić pieniędzy, będąc przekonanym, że robimy bardzo dobry interes, że możemy w coś właśnie zainwestować, to niestety bardzo często tracimy pieniądze. No właśnie, bo możemy je w dwojaki sposób stracić, czyli że możemy rzeczywiście zostać oszukani, a jednocześnie jak dodamy, no nawet gdyby to złoto było w dobrej jakości, dodamy cło i podatek, no i kurs wymiany walut, to się może okazać, że wcale żeśmy nie zrobili dobrego interesu. No to teraz chciałabym pana zapytać, co to jest złoto inwestycyjne, co to jest inwestycja w złoto? Tak, panie redaktor, więc tak jak wspomniałem na początku, złotem inwestycyjnym, niektórzy Polacy mówią właśnie, że oni inwestują w biżuterię. No, żeby inwestować w biżuterię, my też możemy poradzić, ale to nie jest biżuteria zakupiona na pewno w sklepie sieciowym czy u jubilera. Czyli zacznijmy od tego, że z definicji biżuteria nie jest inwestycją w złoto. Inwestycją w złoto jest zakup certyfikowanych sztabek złotych ze złota najwyższej próby, czyli tak zwanego czterodziewiątkowego, czyli próby 999,9, albo monet bulionowych inwestycyjnych, które również posiadają najwyższą próbę złota. I to jest złoto, które powinno stanowić jakiś spory udział w portfelu każdego rozsądnego człowieka, który inwestuje, ale nie tylko inwestuje, ale przede wszystkim zabezpiecza swoją przyszłość i zabezpiecza swój majątek przed na przykład inflacją. No to możemy sobie kupić sztabkę albo złotą monetę. Co jeszcze możemy kupić? To są takie dwa podstawowe produkty inwestycyjne, prawda? Tylko, że w zależności od zasobności portfela możemy kupić te zarówno monety, jak i sztabki w różnych gramaturach i wielkościach, w różnych formach. Czyli poczynając na przykład, właśnie niektórym się wydaje, że inwestycja w takie złoto, jak wspomniałem, inwestycyjne, to jest jakaś taka bardzo duża granica wejścia. Ale no tutaj muszę pocieszyć wszystkich, ponieważ już możemy kupić najmniejszą sztabkę złota w granicach, po dzisiejszym kursie, w granicach 300 kilkudziesięciu złotych. Czyli jednogramową sztabkę kupujemy już za 300 kilkadziesiąt złotych. Również są takie małe monety. To pytam jeszcze, bo tak? Jeżeli można taką jednogramową sztabkę kupić w granicach 300 złotych, to na przykład jest 5-gramowa sztabka za 1600 złotych. To jest chyba tak, bardziej opłacalne. Bo to... Tak, jest bardziej opłacalne, ale na przykład takie jednogramowe sztabki stanowią bardzo ładny element prezentowy. Często ludzie, na przykład, którzy wiedzą, co to jest złoto inwestycyjne i doceniają to, zaszczepiają w innych, na przykład właśnie chęć oszczędzania i na przykład zamiast, nie wiem, zakupu jakiegoś kuponu na jakąś przyjemność, czy kolacji, czy nawet butelki dobrego alkoholu, kupują w prezencie właśnie jednogramową sztabkę złota. Często są też prezenty na komunię, innego rodzaju okazje. I bardzo często zdarza się tak, że na przykład szczególnie w przypadku prezentów komunijnych, czy prezentów ślubnych, prawda, jeżeli najpopularniejsze, wiadomo, że u nas w Polsce najpopularniejsze to są koperty wypełnione banknotami, nowożeńcy czy osoby obdarowane, jeżeli dostają taką sztabkę złota, no zaczynają się zastanawiać, przede wszystkim wiedzą, od kogo to jest. No bo najczęściej jest to podpisana. To jest po pierwsze. Po drugie, no taka sztabka jest, oczywiście to jest bardzo łatwe do sprzedania, ale już wymaga jakiegoś wysiłku. Czyli znalezienie na przykład firmy takiej jak nasza, żeby sprzedać, bo zajmujemy się również odkupem takich produktów i już się muszą zastanowić. Wiadomo, pieniądze z różnych rodzajów okazji szybko się rozchodzą, a przeważnie, o czym niejednokrotnie już się sam prywatnie przekonałem, że obdarowani przeze mnie jakąś drobną sztabką, taką sztabkę zatrzymują na lata. To w sztabce jest jakiej próby złoto? Najwyższej, czyli czterodziewiątkowej 999,9, czyli najwyższej jakości złota. To proszę mi jeszcze powiedzieć, ta najwyższej jakości próba, jak się składa na to złoto, bo wiadomo, że tam jest kilka elementów zawartych i to mówimy na to, że to jest to złoto.
Tak, to znaczy jakie elementy? To znaczy chodzi o to, przede wszystkim musimy też pamiętać o tym, że jeżeli kupujemy sztabki, że musimy kupować sztabki z certyfikatem LBMA. Dzięki temu, że jeżeli kupimy taką sztabkę z certyfikatem LBMA, sztabka ta będzie na całym świecie miała jednakową, wysoką wartość. LBMA, czyli London Bullion Market Association, jest to stowarzyszenie, które producentów złota, które certyfikuje producentów, którzy produkują najwyższej jakości złoto, przede wszystkim dla instytucji bankowych. Dlatego też te sztabki od producentów posiadających tę akredytację mają zawsze najwyższą wartość i jednakową wartość na całym świecie. Tak, ale ja tu pytając o skład tego złota, to miałam na myśli, bo w złocie jest miedź. I w zależności od tego, ile tej miedzi jest, to jest to... No... To znaczy nie, jeżeli chodzi o sztabki, no to jeżeli tam jest 999,9, to domieszka jakichś innych metali, to jest po prostu jakaś bardzo... Śladowa ilość, śladowa, tak? Dokładnie. Aha. Tak. Ale wiem, panie redaktor, tutaj myśli zapewne czyli... o monetach, bo są monety inwestycyjne. Czyli tak, jeszcze tak zaraz zapytam o te monety, bo one są i złote, i srebrne, ale to złoto 999, ono jest również znane jako złoto 24-karatowe, prawda? I to jest praktycznie czystym złotem. Właśnie o to mi chodziło, to że złoto, nie tak. zawiera miedzi ani innych metali, ponieważ jest to najwyższa próba złota dostępna na rynku. Inaczej jest troszeczkę w przypadku monet bulionowych, bo są monety bulionowe na rynku, czyli najpopularniejszy Krugerrand pochodzący z Republiki Południowej Afryki, który właśnie ma domieszkę miedzi. On dzięki temu ma odrobinę inny kolor, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że ta moneta w przypadku monety jednouncjowej jest cięższa, czyli zawiera jedną uncję czystego złota 999,9 i domieszkę miedzi. Dzięki temu ta moneta jest większa, ale zawartość złota jest jedna uncja. Podobny jest w przypadku monety amerykańskiej, popularnie zwanego amerykańskiego orła. Ona jest również odrobinę jaśniejsza, ale tam z kolei są domieszki srebra. Czyli też, tak jak powiedziałem, jest jedna uncja czystego złota, czyli 31,1 grama, plus domieszka innego metalu. Niemniej jednak mówi się, że to jest moneta jednouncjowa popularnie. No dobrze, a jaka jest w takim razie cena? Czy to się różni od zawartości srebra, od zawartości miedzi, plus to złoto? Nie, ceny są zbliżone, są porównywalne, bo tutaj najważniejszym składnikiem jest to złoto inwestycyjne, jest zawartość złota, więc ceny są praktycznie równe. Dobrze, ale to też patrząc na to złoto, to czasami to złoto jest różowe, czasami bardziej takie platynowe, bym powiedziała. To od czego to zależy? Białe złoto się mówi. Białe złoto, no to jest białe złoto jest złotem biżuteryjnym, prawda? Więc tutaj mówimy wtedy, no każde złoto biżuteryjne nie jest czystym złotem, bo złoto ze względu na swoje właściwości jest bardzo kruche. Czyli to białe złoto nie można traktować jako inwestycji. Nie, bo to jest biżuteria. To jest biżuteria, więc tego nie traktujemy jako inwestycji. To traktujemy, możemy traktować jako inwestycje w uczucia, prawda, w emocje, bo kupimy komuś, prawda, nie wiem, łańcuszek z białego złota. Albo zegarek pięknie wygląda. No ale zegarek to też jest jeszcze inna kwestia, bo jeżeli kupujemy drogi zegarek. Zależy jaka marka zegarka. Tak, dokładnie. To tutaj już wchodzimy, prawda, bardziej na markę zegarka. To już wtedy to złoto nie ma takiego znaczenia. Tak, dokładnie. To tak samo w biżuterii. No jest biżuteria oczywiście inwestycyjna, ale jest to biżuteria albo zabytkowa, albo biżuteria, prawda, znanych jakichś projektantów i bardzo droga. Ale jeżeli mówimy, bo tutaj myślę, że powinniśmy skupić się i doradzić naszym słuchaczom, którzy chcą zacząć swoją przygodę w inwestycje w złoto, że taka biżuteria dokładnie popularna ze sklepu nie jest inwestycją. I najłatwiej się o tym przekonać. Niestety niektórzy się przekonują o tym bardzo boleśnie. W ten sposób, że na przykład bardzo często pierścionki zaręczynowe, które są kupowane w sklepach sieciowych za duże pieniądze, są bardzo drogie. Później po rozstaniu się pary, albo na przykład w przypadku kryzysu jakiegoś, prawda, nawet właśnie w małżeństwie, para postanawia taki pierścionek, który, nie wiem, kosztował przy zakupie 20-30 tysięcy złotych, sprzedać. Okazuje się, że ten pierścionek jest dużo mniej wart u jubilera.
I to jest najlepiej, najlepszy przykład tego, że biżuteria nie jest inwestycją, jeżeli chodzi o inwestycję taką finansową. Z kolei, jeżeli za 20 tysięcy złotych by się kupiło sztabkę, to ta sztabka będzie miała wartość przy odsprzedaży w granicach 20 tysięcy złotych również. Ale zaraz, kupuję dzisiaj sztabkę i jak ją chcę sprzedać za rok, to będzie miała... Nie mówię tutaj o koniunkturze, bo przez rok to chyba się tak nie zmienia bardzo. To tak, za rok też otrzymam minimum 20 tysięcy złotych, tak? A kiedy mogę na niej zarobić? To znaczy, przede wszystkim inwestycje w złoto traktujemy bardziej jako zabezpieczenie kapitału i oszczędzanie. Nie traktujemy tak i długoterminowo, czyli nie traktujemy tego zarobkowo. W takiej formie. Zarobkowo, dokładnie. Czyli mamy nadwyżkę pieniędzy, no i coś z tymi pieniędzmi trzeba zrobić. Wiadomo, pieniądze w skarpetce to tracimy, a natomiast na tej sztabce nie tracimy, bo zawsze mamy tą kwotę na przykład 30 tysięcy za 100-gramową sztabkę. Dokładnie. Bo tak to teraz kosztuje. I przede wszystkim nastawiamy się długoterminowo na takie inwestycje. Nawet jeżeli przychodzą do nas klienci i mówią, słuchaj, chciałbym kupić złoto, bo pieniądze, bo jest inwestycja, bo jest inflacja i pieniądze tracą na wartości. Chciałbym kupić złoto, bo za pół roku czy za rok będę miał syna, ślub i żeby te pieniądze nie straciły. Ja mówię, więc jeżeli chcesz kupić na pół roku, mówię, to ja ci nie sprzedam tego złota, bo ja nie wiem, jaki będzie kurs za pół roku i może się okazać, że akurat wtedy, kiedy będziesz potrzebował tego sprzedawać, to sprzedać może być odrobinę niższy. Więc patrzymy na złoto jako na inwestycję długofalową. I można sobie spojrzeć na wykresy 2-3-5-letnie, że ktoś, kto kupił złoto 5 lat temu i to złoto przetrzymał, to na tym złocie zarobił. Wiadomo, było w międzyczasie, powiedzmy, spadki kursu, ale zawsze to złoto mieliśmy coś fizycznego. Czyli porównując to na przykład do jakiejś inwestycji na giełdzie, inwestujemy w jakąś spółkę, no to spółka może upaść i wtedy zostajemy z niczym. Akcje spółki mogą spaść, ale nawet jeżeli spadnie kurs złota, to my zawsze zostajemy ze złotem. I złoto jest z nami od tysięcy lat i zawsze było oznakiem statusu, oznakiem rozsądku i przede wszystkim dobrego przechowania wartości pieniądza w czasie. Czyli to jest taka inwestycja długofalowa, to żeby nie stracić, bo tak jak pan powiedział, że jak kupimy dzisiaj, jutro chcemy sprzedać, to też to różnie może być. Można stracić na złocie? Ale, można czy nie? Ale można dużo zarobić. No, mamy przykłady klientów, którzy prawda kupili złoto w czwartek, prawda, później wybuchła wojna w Ukrainie i on zarobił, prawda, kilkadziesiąt procent w ciągu 3 dni. I tak też może być. Ale nigdy nie nastawiajmy się na spekulowanie na złocie, bo po pierwsze, nie wszyscy się na tym znają. Można, że tak powiem, się rozczarować, ale jeżeli się nastawiamy na szybki zysk i szybką sprzedaż, to wtedy jest taka możliwość. Ale jeżeli chcemy naprawdę zaoszczędzić, jeżeli chcemy zabezpieczyć przyszłość naszą, naszych bliskich, to zdecydowanie złoto jest najlepszym sposobem na to. Złoto inwestycyjne. Tak, to jeszcze zapytam pana, bo tak jak pan powiedział, nie każdy decyduje się na zakup złota, no ale są osoby, które inwestują w srebro. Bo też słyszałam, że ten metal może okazać się inwestycyjnym czarnym koniem. Co to znaczy? To znaczy, od wielu lat mówi się o tym, że złoto kiedyś w swojej cenie dogoni nasz szlachetny metal, jakim jest złoto. Myślę, że jest w tym dużo prawdy, więc dużo ludzi tak naprawdę też... Przepraszam, złoto, że srebro dogoni złoto, tak. Dokładnie tak. I dużo ludzi też kupuje srebrne monety. Ze srebrnymi monetami jest tak, że one są zdecydowanie tańsze, więc tu jeszcze niższy próg wejścia w inwestycje mamy, no bo srebrna moneta kosztuje w granicach 100-kilkudziesięciu złotych jedna uncja czystego inwestycyjnego srebra. Ale w przypadku na przykład, jeżeli ktoś chce zainwestować, nie wiem, 100-200 tysięcy złotych w srebro, no to srebro zajmuje już zdecydowanie dużo więcej miejsca niż na przykład złoto. Więc tutaj trzeba się przygotować na to, że trzeba mieć odpowiednie miejsce do przechowywania tego, ale zdecydowanie klienci też doceniają ten metal, dzwonią do nas po latach, że cieszą się, mówią, że fajnie, że kupili kilka lat temu, bo widzą po prostu regularne, stałe i dość wysokie wzrosty na kursie srebra.
Dobrze, a mamy czasami taki złom, mówimy na to, że złom nie ma to żadnej wartości takiej, powiedzmy, biżuteryjnej, ale możemy to sprzedać jako złom. Dlaczego wtedy jest to złomem, a nie na przykład biżuterią? Co się takiego stało z tym produktem? No bo jest to produkt używany, czyli mówimy tutaj, jeżeli mówimy o biżuterii właśnie złotej, no to to jest to, co powiedziałem przed kilkoma minutami, że można się przekonać o tym, że biżuteria złota nie jest złotem inwestycyjnym w bardzo prosty sposób. Bolesny, ale prosty, że wystarczy kupić w sklepie u jubilera, nie wiem, łańcuszek czy jakąś inną biżuterię, pierścionek, bransoletkę i chcieć ją za tydzień sprzedać czy za dwa tygodnie. To już jest towar używany i przeważnie jest to skupowane jako złom po prostu metalu, no bo nikt przeważnie nie chce kupować, prawda, używanych takich przedmiotów i jest to skupowane po prostu jako złom, no, szczególnie jeżeli to jest, nie wiem, już używane kilka lat, jest pierścionek, jest porysowany, bransoletka jest zerwana, więc po prostu jest to skupowane dokładnie jako złom i nie ma żadnej wartości inwestycyjnej. A czy bardziej opłaca się, zanim będę chciała na przykład sprzedać taki złom, jak pan mówi, bo jest to używane, po prostu coś z tym zrobić, czyli naprawić, wypolerować, bo co prawda tak, przy polerowaniu tracimy, bo to te opiłki złota, no nie jest to jakaś, powiedzmy, duża strata, ale zawsze. Tak, oczywiście, niektórzy przecież wykorzystują starą biżuterię, prawda, nowożeńcy wykorzystują jakąś starą biżuterię rodzinną do wykonania, prawda, obrączek, bo dostają na przykład, nie wiem, czasami w prezencie od dziadków stare obrączki jeszcze z tak zwanego rosyjskiego żółtego, takiego różowego złota i przetapiają je sobie na obrączki i to też jest bardzo dobry sposób na oszczędzanie, ale to jest zupełnie inna kwestia, jeżeli chodzi o biżuterię. Po prostu mówimy o tym, że niektórzy myśląc, że kupują biżuterię taką nawet drogą w sklepach, myślą, że inwestują, ale niestety tutaj w przypadku odsprzedaży mogą niestety stracić. Ale jeżeli ktoś ma taką starą biżuterię i potrafi ją wykorzystać, to oczywiście u jubilera zamiast ją sprzedawać, to powinien sobie wykorzystać na wykonanie nowego wyrobu, bo często jubilerzy właśnie się tym zajmują, że albo odświeżają pierścionki, bransoletki, albo dokładnie przetapiają i wykonują nowe wyroby, co jest bardzo, bardzo rozsądne. A jest taki raport Światowej Rady Złota i się okazuje, że w pierwszym kwartale tego roku, jeżeli chodzi o zakup przez jubilerów, bo to jubilerzy u was chyba głównie kupują, prawda, te produkty, to nie, złoto? Głównie u nas kupują osoby indywidualne. Ale tak, ja mam taki raport, ile pan go na pewno zna, to jubilerzy zużyli o 1% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Też w pierwszym kwartale, czyli jakby ten boom na to złoto jakby jest większy. Tak się zastanawiam dlaczego, bo wszystko drożeje, mamy za prąd więcej zapłacić, za gaz, no tak w sumie ta wojna za granicą, jak to wygląda z punktu widzenia tak, tego wszystkiego? Jeżeli chodzi o złoto inwestycyjne, to z naszego punktu widzenia również zauważamy przede wszystkim dużą ilość właśnie odkupów, czyli przychodzą do nas ludzie, którzy kilka lat temu kupili złoto inwestycyjne w postaci właśnie sztabek albo monet i teraz na przykład jak była galopująca inflacja i były bardzo duże podwyżki stóp procentowych i w związku z tym rat na przykład kredytów hipotecznych, to przychodzili do nas ludzie, żeby sprzedać złoto po to, żeby nadpłacić kredyt hipoteczny, żeby nie płacić wysokich odsetek. I taka tendencja jest właśnie zauważalna. Z drugiej strony jest bardzo duża tendencja zakupu złota. Czyli ludzie widzą, że złoto zakupione najlepiej przynosi wartość pieniądza w czasie. Czyli w momencie, kiedy ja dzisiaj kupuję tę monetę, czy tę sztabkę, to wiem, że za 5-10 lat jej siła nabywcza po zamianie na że tak powiem, na obowiązującą walutę będzie dokładnie taka sama. I o tym się ludzie też przekonują od dziesiątków, od setek tysięcy lat, no bo dajmy na to w 1920 roku uncja złota kosztowała $20 i za kilka uncji złota można było kupić samochód, wtedy Forda T średniej jakości samochód. I dzisiaj w latach, prawda, po 100 latach również za tę samą ilość złota można kupić średniej klasy samochód.
To jest taki najlepszy przykład, mimo że dzisiaj uncja kosztuje 2000 dolarów, a wtedy kosztowała powiedzmy około 20. I jeszcze taka ciekawostka, bo według raportu Światowej Rady Złota, to spośród wszystkich krajów najwięcej złota zakupiono w Chinach. Tak, tak. Myślę, że to też powinno naszym słuchaczom, inwestorom dać dużo do myślenia, że banki centralne kupują bardzo dużo złota. Najwięcej kupują Chiny, ale również i inne banki centralne kupują złoto. Więc myślę, że skoro bankowcy kupują, to my też powinniśmy. Skoro Chiny to już to jest właśnie, tam myślę, że jest jeszcze inna kwestia chęci walki z dolarem, prawda, bo w latach 70. dolar stracił swoje odzwierciedlenie, prawda, w złocie i od tamtego czasu wszyscy walczą z tym dolarem, a ostatnio Chiny bardzo silnie walczą też z dolarem, więc myślę, że to może być też spowodowane tym, że chiński bank centralny chce wzmocnić po prostu wartość swojej waluty. Więc to, że kupują złoto banki centralne, też powinno nam dać dużo do myślenia. Tak, a kolejna ciekawostka to jest też taka, też z tego raportu Światowej Rady Złota, że w dwóch poprzednich latach, właśnie to co pan powiedział, banki centralne wykazały nadzwyczaj dużą aktywność zakupową i te zakupy złota osiągnęły rekordy wszechczasów i wyróżniał się w tym zakresie Ludowy Bank Chin oraz Narodowy Bank Polski. Tak, tak. My w ostatnich czasach też kupiliśmy, chyba podwoiliśmy nawet zapasy naszego złota, więc myślę, że moje rekomendacje, oczywiście mam nadzieję, że są cenne dla naszych słuchaczy, ale myślę, że takie niezależne właśnie jak to, że ludzie, znaczy że instytucje, które się specjalizują w tym, żeby zabezpieczać i dbać o majątek krajowy, kupują złoto. Myślę, że to jest chyba najlepsza rekomendacja dla wszystkich, żeby jednak też pomyśleć o tym, żeby zabezpieczyć swój majątek. I też muszę powiedzieć, że to, co pan powiedział, to ja sama to zrobię, bo czasami się zastanawiamy, co tu kupić na prezent. Mamy ogromny problem, a ta sztabka złota to w ogóle to jest rewelacja, pomysł świetny. Bardzo tak, panu... szczególnie dla młodych ludzi, prawda, w których możemy zrobić też taki gen, chęć oszczędzania, prawda, i pokazania tak naprawdę, jak wygląda prawdziwy pieniądz. Bardzo panu dziękuję. Gościem Radia Parada był pan Paweł Mazurek, członek zarządu Mennicy Mazowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.